A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd? Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy temat, jak się domyślacie, jest związany z tym, czy człowiek ma drugą szansę po śmierci, aby się pojednać z Bogiem. I ten fragment biblijny, od którego zacząłem, a postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, który znajduje się w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset, to ten fragment jednoznacznie pokazuje, że nie ma żadnej drugiej szansy. I faktycznie w Biblii tak jest, że ani jeden przypadek nie jest opisany, gdzie człowiek miałby drugą szansę. Albo człowiek od razu nawraca się, gdy słyszy Ewangelię, albo potem już w ogóle tego człowieka nie widzimy wśród nawróconych. Więc nie ma takiej koncepcji w ogóle jak druga szansa w Biblii, a do tego jeszcze po śmierci człowiek nie ma możliwości się pojednać z Bogiem. Jest to jednoznaczne, jeżeli popatrzymy na takie fragmenty ze Słowa Bożego, jak na przykład z Księgi Izajasza. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Izajasza, 1 rozdział, 18 werset. Tak mówi Słowo Boże. Każdy, kto odwiedza różne miejsca i na przykład takie rzymskokatolickie jak Polska, Irlandia, nie musi długo podróżować, aby odkryć, że takie miejsca są takimi regionami, gdzie religia odgrywa znaczną rolę w życiu każdego miasta, miasteczka czy wsi. Nawet najuboższe społeczności przez lata poświęcały bardzo wiele, aby zapewnić tak zwanemu domowi Bożemu czystość, schludny wygląd i niezbędne naprawy. W wielu przypadkach to Kościół jest najważniejszym budynkiem na danym obszarze. Prawdziwość tych twierdzeń szczególnie zaobserwować możemy właśnie w Polsce, w Irlandii i być może w Hiszpanii, gdzie rzymski katolicyzm jest głównym wyznaniem religijnym i gdzie kościoły są troskliwie utrzymywane przez wiernych. To właśnie z myślą o takich szczerych ludziach chcę ten materiał nagrać. Nie po to, aby lekceważyć szczerze przyjęte ich wierzenia, ale raczej, aby potwierdzić absolutną konieczność znalezienia takiego miejsca, które uczyni nas czystymi przed Bogiem, czyli można powiedzieć wręcz czyśćca. Czyli czyśćca, ale w znaczeniu biblijnym. Nie jako druga szansa po śmierci. Nie czyśćca, do którego dostaniemy się w myśl popularnego poglądu po śmierci, ale czyśćca, który ma miejsce przed śmiercią. Jest tym czyśćcem przed śmiercią właśnie to, o czym chcę powiedzieć. I jest tym właściwym czyśćcem, w cudzysłowie, zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie z Pismem Świętym. Jaki jest cel czyśćca? Bo jeśli już posługujemy się taką nazwą, czyściec, to jaki jest cel czyśćca? Niezależnie od tego, czy ktoś uważa, że czyściec ma miejsce przed śmiercią, czy też, że dostanie się do niego po śmierci, ale jak już widzieliśmy, po śmierci nikt się do czyśćca nie dostanie, panuje zgoda co do celu czyśćca. A mianowicie, że jest to miejsce, gdzie następuje oczyszczenie z grzechów. I tutaj posłużę się trochę tym, co w rzymskokatolickim katechizmie jest napisane. Katechizm rzymskokatolicki sformułowany przez Jamesa Butlera, uznawany przez czterech rzymskokatolickich biskupów Irlandii, podaje na stronie 32 taką oto definicję czyśćca. Czyściec, miejsce oczyszczenia.
czyli zgodnie z tą definicją, czyściec to miejsce oczyszczenia. Nasze życie jest splamione grzechem, który powoduje, że Bóg odwraca się od nas, Bóg odwraca od nas swój wzrok. Widzimy to w Starym Testamencie, jak prorok Habakuk bardzo dokładnie wyraził tę prawdę, pisząc pod natchnieniem Ducha Świętego o Bogu. To jest Habakuka, 1 rozdział, 13 werset. Chodzi mi o słowa: Twoje oczy są zbyt czyste, by patrzeć. Tak, to jest Habakuka, 1 rozdział, 13 werset. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Tak mówi Słowo Boże w Starym Testamencie słowami Habakuka. W z kolei 21 rozdziale Księgi Objawienia apostoł Jan opisuje stan wieczności, czyli Nowe Jeruzalem. To jest przedostatni rozdział całej Biblii. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Czyli widzimy jednoznacznie, że dla Boga jest ważne, żeby było czysto. Dowiadujemy się, że Nowe Jeruzalem jest tak naprawdę przyozdobioną oblubienicą baranka. Tak mówi werset 9. I przyszedł jeden z 7 aniołów, którzy mieli 7 czasz, napełnionych 7 ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Ta oblubienica składa się ze zbawionych, z tych, którzy są zapisani w księdze życia baranka. Tak mówi. Tak, werset 27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia baranka. Czyli widzimy w wersecie 27 również, kto będzie spędzał wieczność z Chrystusem. Nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Czyli to jest dosyć proste. Nie ma miejsca w niebie na nic nieczystego. Nic nieczystego nie znajdzie się w niebie i nie zamieszka w obecności Bożej. Więc jeśli chcemy spędzać wieczność z Chrystusem, musimy być gruntownie i na stałe, na zawsze, raz na zawsze oczyszczeni z naszych grzechów, wszystkich grzechów, całkowicie czyści i ubrani w sprawiedliwość Bożą, bo nasza jest za słaba. Czy jest czyściec, gdzie to wszystko może się stać? Trochę Państwo widzą, że się krzywię na słowo czyściec, bo ono mi ciągle nie pasuje. Ono jest związane popularnie z poglądem religijnym, który mówi, że czyściec jest po śmierci, ale chodzi tu o czyściec przed śmiercią. O oczyszczenie jeszcze przed biologiczną śmiercią ciała człowieka. I teraz, jeżeli mamy być ubrani w sprawiedliwość Bożą, to to musi się stać przed śmiercią fizyczną ciała. Czy jest czyściec, gdzie to wszystko może się stać? Takim jest moim celem, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ale najpierw trochę ponarzekam na popularny pogląd na czyściec. Gdy mówię o popularnym czyśćcu, mam na myśli czyściec, który jest najbardziej znany, a więc miejsce, do którego trafia się w myśl nauczania rzymskokatolickiego po śmierci. Jak już wspomniałem, celem czyśćca jest oczyszczenie i chciałbym przyjrzeć się teraz, jak dokonuje się to niezbędne oczyszczenie. Podczas swojego życia rzymscy katolicy są uczeni przez tak zwane
że przez tak zwane sakramenty stają się chrześcijanami i ciągle na nowo odpuszczane są im grzechy, aby przygotować ich do przyszłego życia. Tak było też moim udziałem, mnie tak uczono. Jednak niewielu z tych, którzy umierają, jest zaliczanych do ludzi godnych od razu dostać się do nieba, do Boga. I ogromna większość rzymskich katolików ma nadzieję znaleźć się najpierw w czyśćcu z powodu nieodpuszczonych grzechów powszednich lub będąc zasłużonymi wobec Bożej sprawiedliwości z powodu grzechu śmiertelnego. Oczyszczenie takich ludzi w czyśćcu jest według tego zabobonu lub poglądu niezbędne. Kiedy umrą, sami nie mogą tego uczynić, ale jak twierdzą te nauki, Kościół rzymskokatolicki uczy, że owo oczyszczenie dokonuje się przez modlitwy i dobre uczynki żyjących. Innym aspektem pobytu w takim czyśćcu po śmierci jest kara doczesna. Tak więc ten zabobon, ta nauka rzymskokatolicka głosi, że oczyszczenie z grzechu i obniżenie doczesnej kary dla dusz w czyśćcu dokonuje się poprzez modlitwy i dobre uczynki żyjących. Bardzo często rodzina i przyjaciele zmarłych starają się zmniejszyć obciążenie, odciążyć duszę ukochanych, dając pieniądze na msze, które mają być za nich ofiarowane. I tutaj możemy zauważyć, że w dużej mierze dzięki tej doktrynie czyśćca po śmierci Kościół rzymskokatolicki mógł wybudować wspaniałe katedry nawet w bardzo ubogich regionach. I to jest bardzo groźne, ten zabobon. Bo jeżeli jest tak strasznie, że nawet od ubogich udaje się ściągać tak ogromne kwoty, to jeżeli musimy się zastanowić nad tym, bo jeżeli ktoś z nas rzeczywiście posiada moc, aby uwolnić duszę z czyśćca, a odmawia tego, chyba że w zamian za pieniądze, to należy taką osobę spostrzegać jako niechrześcijanina i sadystycznego okrutnika, którym jest rzeczywiście. Prawda? Jeżeli ja mogę wyjąć cię z ognia i nie wyciągam cię z ognia, tylko czekam, aż twoja rodzina zapłaci mi, żebym cię z tego ognia wyciągnął, to co byś o mnie pomyślał? To chyba już bardziej etyczny byłbym, gdybym cię od razu wyciągnął z ognia i potem już cię wyciągnąłem, a rodzina niech z wdzięczności ewentualnie zasili mój budżet, jeśli będzie miała takie życzenie. A nie, że najpierw daj kasę, a potem ja twojego krewnego ewentualnie z ognia wyciągnę. Cóż za ohydne bydle ze mnie by było, gdybym miał taką moc, a nie zrobiłbym tego. Czy żyjący poprzez modlitwy, ofiarowanie pieniędzy i dobre uczynki mogą uwolnić duszę tych, o których mówi się, że są w tym tak zwanym popularnym czyśćcu po śmierci? No, odpowiedź sama się narzuca. Chcę odpowiedzieć na to pytanie, wyjaśniając, czym jest coś, co nazywam właściwym czyśćcem albo czyśćcem przed śmiercią. Ten właściwy czyściec albo czyściec przed śmiercią to jest możliwy tylko przed śmiercią biologiczną człowieka, tak jak czytaliśmy w Hebrajczyków 9:27. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Czyli przed śmiercią możesz się oczyścić, jeśli nie, to po śmierci idziesz pod sąd. Często efekty grzesznych czynów ujawniają się na ciałach osób, które w ten sposób sobie folgują. Apostoł Paweł na przykład napisał: nie łudźcie się. To jest 1 Koryntian, 6 rozdział.
1 Koryntian 6 rozdział, 9 werset. Nie łudźcie się. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalscy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w duchu Boga naszego. Czyli widzimy, nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bardzo poważne słowa. Żyjemy w czasach, w których wiemy dużo więcej o niebezpieczeństwach takiego stylu życia. Dzięki badaniom nad chociażby nawet taka choroba jak AIDS, czy marskość wątroby. Jednak oczyszczenie, które potrzebne jest nam na całą wieczność, nie dotyczy wymiaru cielesnego, fizycznego, ale widocznej dla Boga, a niewidocznej z punktu widzenia ciała, czyli niewidocznej dla nas wiecznej duszy człowieka, nieśmiertelnej duszy człowieka, bo Mateusz 10:28 mówi, duszy zabić nie mogą, śmierć ciała nie narusza życia duszy. Śmierć druga nie narusza życia duszy, bo śmierć pierwsza to jest Efezjan i przez upadki i grzechy umarliście. To ja przeczytam to miejsce pierwsze. Efezjan, pierwszy rozdział. Drugi rozdział, Efezjan, pierwszy wiersz. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Czyli widzimy apostoł Paweł do żyjących jeszcze w żyjącym biologicznym ciele mówi, że oni już umarli. To jest pierwsza śmierć. A druga śmierć jest opisana w Mateusza 10 rozdział. Mateusza 10. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Do kogo Pan Jezus mówi? Do tych, co już umarli w grzechach i upadkach duchowo, tak? A oni jeszcze żyją w ciele. Ciało ich żyje. Więc są przed drugą śmiercią. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Nie jest napisane zabić w piekle, bo duszy zabić się nie da. Więc druga śmierć polega na śmierci ciała. Pierwsza śmierć polega na tym, gdy pierwszy raz zgrzeszysz i wtedy jesteś umarły w grzechach i upadkach. Jak mówi Efezjan, to jest pierwsza śmierć, a druga śmierć zaczyna się w momencie śmierci twojego ciała i ona, jeżeli cię dotknie, to na wieki wieków będziesz w jeziorze ognia i siarki, najpierw w piekle, ale piekło potem będzie umieszczone w jeziorze ognia i siarki. A umarli, ci, którzy pierwszy raz umarli, a nie zostali z martwych zbudzeni, to staną przed sądem Białego Tronu. Teraz mówimy o tym, jak zostać z martwych zbudzonym z tej pierwszej śmierci, czyli jak się stać chrześcijaninem, jak zostać oczyszczonym. Czyli dusza jest tutaj kluczowa. Dusza, która jest również poraniona przez grzech. I to tutaj, jak wiemy, grzech jest chorobą duszy. To dusza człowieka musi zostać oczyszczona, aby mógł on spędzać wieczność z Chrystusem,
odziany w nowe, niezniszczalne ciało. I to apostoł Paweł mówi na przykład w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział. Pierwszy list do Koryntian. 15 rozdział. Trzydziesty piąty do 58 wersetu. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni i umarli i w jakim ciele przychodzą? Niemądry, to co siejesz nie ożywa, jeśli nie obumrze. To co siejesz nie ożywa, jeśli nie umrze. A to co siejesz nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, które może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca. I inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi ziemskiej, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Z kolei w Księdze Kapłańskiej dowiadujemy się o ofiarach, które składali kapłani w imieniu narodu Izraela, jak również w imieniu pojedynczych ludzi. Rozdział 17, werset 11 tej księgi stwierdza, to krew dokonuje przebłagania za życie. Mowa tu jest o krwi zwierząt, które umierały w zastępstwie. W zastępstwie pokutującego Izraelity, którego imieniu kapłan skrapiał ołtarz ich krwią, to znaczy krwią zwierząt. Ale co właściwie oznacza stwierdzenie dokonywać
przebłagania lub zadośćuczynienia. Oznacza to po prostu, że nasze grzechy są zakryte, czy też usunięte sprzed Bożych oczu i z Jego pamięci. Przez ponad rok Dawid zmagał się z poczuciem winy z powodu cudzołóstwa z Batszebą i innych spowodowanych przez ten czyn zbrodni. Jego cierpienia i chęć pojednania się z Bogiem ukazuje nam Psalm 51. Tam są m.in. takie słowa: zmiłuj się nade mną, Boże, wymasz moją nieprawość. To widzimy w wersecie trzecim. Zmiłuj się nade mną, Boże, wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy. Oczyść mnie z grzechu mojego. Pokrop mnie chyzopem, a stanę się czysty. Tego typu sformułowania tam co chwila się przewijają. Poznawszy radość z odpuszczenia grzechów, Dawid pisze później w psalmie 32. Błogosławiony ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. To jest też w liście do Rzymian 4 rozdział 4 i 5 werset. Te słowa są tam powtórzone. Oraz Dawid mówi: grzech mój wyznałem Tobie, a Tyś darował winę grzechu mego. To dalej psalm 32 był. Za grzechy, w wyniku których nasze dusze mogą zostać na zawsze potępione w piekle, musi dokonać się po prostu przebłaganie. Muszą one zostać zakryte. Mówiąc piekło, mam na myśli oczywiście piekło oraz jezioro ogniste płonące ogniem i siarką na wieki wieków, gdzie ci, którzy się tam znajdą, będą dręczeni dniem i nocą na zawsze. Takie miejsce wiecznego przebywania należy się każdemu, kto choć raz zgrzeszył. I nieważne, ile dobrych uczynków wykonał, ten jeden grzech ciąży ku wiecznemu potępieniu. Takiej osobie, która z tym jednym nawet grzechem, w cudzysłowie, przyszłaby przed tron Boży, takiej osobie lepiej byłoby, gdyby się nigdy nie urodziła. Bo będzie dręczona dniem i nocą na zawsze. I to jest bardzo zły stan. Bardzo smutna wieczność, w wiecznych płomieniach, których dręczony będzie diabeł i jego aniołowie i taka osoba, która tam trafi ze swoim nieprzebaczonym grzechem, którego nie po prostu zakryła krew Jezusa Chrystusa, w tym sensie, że taka osoba nie pojednała się z Bogiem na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. Więc piekło po prostu jest takim miejscem wiecznego przebywania potępionych. I jeżeli za grzechy, w wyniku których nasze dusze mogą na zawsze zostać potępione w jeziorze ognia i siarki, w piekle, musi dokonać się przebłaganie, to one muszą zostać zakryte przez doskonałą krew Pana Jezusa. Ofiary opisane w Starym Testamencie nie mogły być takim przebłaganiem, ale zostały ustanowione przez Boga jako cienie rzeczy przyszłych, aby wskazać przyszłą w pełni wystarczającą ofiarę, która w przyszłości miała być całkowitym zadośćuczynieniem za grzech. Takie ofiary będą też w Nowym Przymierzu, to znaczy teraz, jeżeli przyjdzie Pan Jezus po swoich, po Kościół, zabierze wszystkich chrześcijan do nieba, przez 7 lat będzie na ziemi czas wielkiego ucisku, kiedy po prostu Duch Święty będzie z ziemi zabrany i będą się działy straszne rzeczy na ziemi. Po 7 latach Pan Jezus wróci wraz ze swoimi świętymi na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze, albo inaczej nazywane tysiącletnim królestwem na ziemi. Będzie ono przez 1000 lat, milenium. I wtedy w milenium, w tysiącletnim królestwie, czyli w Nowym Przymierzu, też będą składane ofiary, ale one będą cieniem rzeczy przeszłych, to znaczy będą w tył wskazywać na ofiarę krzyżową Pana Jezusa. Natomiast te w Starym Testamencie były cieniem rzeczy przyszłych, czyli zapowiadały, albo może nie tyle zapowiadały, były cieniem uprzedzającym. Trudno to sobie wyobrazić, bo zazwyczaj jak widzimy cień, to najpierw widzimy obiekt, a potem cień od tego obiektu
padający. Natomiast w Biblii takie coś jest, że są cienie rzeczy przyszłych i cienie rzeczy przeszłych. I jeżeli weźmiemy list do Hebrajczyków, który jest takim listem, gdzie mamy opisane te rzeczy, to list do Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 4. Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 4. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Czyli znowu mowa tu jest o ofiarach Starego Testamentu. Natomiast w 12 wersecie tego rozdziału możemy przeczytać: lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Ten, przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga. Chodzi tu oczywiście o ofiarę Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, kiedy w 3 godzinach ciemności na Pana Jezusa zostały złożone wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Czy przelana krew Pana Jezusa jest wystarczającą ofiarą przebłagalną? Czy zakrywa ona wszystkie grzechy? Oczywiście, że tak. Apostoł Paweł, zwracając się do wierzących w Rzymie, napisał: ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. To mówi Rzymian 5 rozdział, werset 11. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. I to są jasne i wyraźne słowa. Pan Jezus Chrystus złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. Zostaliśmy pojednani z Bogiem bezpośrednio przez samego Pana Jezusa Chrystusa, tego, który jest pośrednikiem nowego przymierza, o czym mówi Hebrajczyków 9 rozdział, werset 15, czyli tego przyszłego, 1000-letniego królestwa nowego przymierza. Jeżeli patrzymy na Pana Jezusa i słuchamy Jego słów, to posłuchajmy słów Pana Jezusa Chrystusa, gdy mówi, czym dokładnie będzie to nowe przymierze, znosząc kielich z winem, który symbolizował Jego krew, która miała być przelana na krzyżu. Pan Jezus Chrystus powiedział: bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Bezkrwawa ofiara nie może usunąć grzechu, bo w Biblii, w Słowie Bożym czytamy: bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Nie ma odpuszczenia grzechów, tak mówi Hebrajczyków 9 rozdział, werset 22. Z kolei ofiara Pana Jezusa Chrystusa została złożona raz na zawsze, na wieki. Nie musi i nie może być powtarzana, uobecniana czy odtwarzana. Zasługi tej pełnej i wystarczającej w pełni ofiary przychodzą na ludzi przez samego Pana Jezusa Chrystusa, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, jak czytamy w 1 Tymoteusza, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. On jest jedynym kapłanem, którego potrzebujemy. Mając więc arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Tak mówi Hebrajczyków 4:14. Nie potrzebujemy innego pośrednika niż Pan Jezus Chrystus. Nie potrzebujemy żadnego pośrednika, czy to ziemskiego kapłana. Możemy zaufać, że przelana krew Pana Jezusa Chrystusa
może w pełni przebaczyć i zakryć nasze grzechy. Apostoł Jan napisał: krew Jezusa, Syna Bożego, oczyszcza nas ze wszystkich grzechów. Tak mówi pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 7 werset. Jeśli przypomnimy sobie jeszcze postać króla Dawida i jego pragnienia doznania przebaczenia, to możemy zobaczyć na to, co powiedział w wersecie 9 w psalmie 51. Pokrop mnie chyzopem, już to czytaliśmy, a stanę się czysty. Chyzop był to krzew używany do kropienia krwią pochodzącą z baranka paschalnego zabitego w Egipcie. To była taka sytuacja, że w Egipcie w momencie, kiedy Bóg postanowił wyprowadzić swój lud, było powiedziane, że przejdzie anioł zagłady i każda rodzina, która zabije baranka i tą krwią baranka posmaruje drzwi swojego domu, ocaleje. I właśnie o to chodzi w tym baranku paschalnym. Gdy ujrzę krew, minę was. Tak właśnie było powiedziane. Jak również do kropienia krwią używaną do oczyszczania domu trędowatego też był używany chyzop. To widzimy w Księdze Wyjścia 12 rozdział, Lok Kapłańskiej 14 rozdział. Krew zapewniała ochronę i oczyszczenie. Dawid zrozumiał, że nie może sam oczyścić siebie, jedynie Bóg mógł to uczynić. Pozostaje to prawdą również dzisiaj. Ani my, ani nasi przyjaciele, ani ukochani nie mogą oczyścić nas żadnym sposobem od grzechów, czy też od spadającej za te grzechy kary. Tylko sam Bóg może nas oczyścić. Czy takie oczyszczenie dokonało się już dla nas? Tak, dokonało się na krzyżu Golgoty. Spójrzmy na Słowo Boże, które mówi o Panu Jezusie, który dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Czyli Hebrajczyków, pierwszy rozdział, 3 werset. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. A więc ten właściwy czyściec, jak ja to tutaj nazwałem, jest na Golgocie, w momencie ukrzyżowania Pana Jezusa Chrystusa w 3 godzinach ciemności. Na Golgocie dokonało się pełne oczyszczenie raz na zawsze. Dostępne jedynie i tylko przez wiarę w dokonane dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To jest prawdziwa Ewangelia. Przypominam wam, bracia, Ewangelię. Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. 1 Koryntian 15, od 1 do 3 tak mówi. Uwierz w Pana Jezusa i w to, co uczynił, a zbawisz siebie, mówią Dzieje Apostolskie 16:31. Czy po śmierci odbywa się oczyszczenie z grzechów? Już nie. Po śmierci ciała, po drugiej śmierci już nie ma. Już drugiej śmierci nie ma możliwości tego dokonać, bo pierwsza śmierć, jak pamiętamy, to jest Efezjan, umarliśmy przez upadki i grzechy nasze. A druga śmierć to jest ta śmierć ciała, która pociąga za sobą potępienie. Albo w przypadku chrześcijanina, który jeżeli nawróci się i zostanie oczyszczony z tych grzechów, ta pierwsza śmierć jest zamieniana w zmartwychwstanie. I co się dzieje? Narodzenie na nowo, inny obraz. I co się dzieje? I wtedy taki chrześcijanin nie jest nazywany jako ktoś, kto umarł, tylko jako ktoś, kto zasnął. Nie przypadkiem. Dlatego, że śmierć druga nie ma już nad nim mocy. Czy po śmierci odbywa się oczyszczenie z grzechów? Już widzieliśmy, że nie. Możemy zobaczyć, co powiedział Abraham do umarłego bogacza w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza. Poza tym wszystkim między wami
a nami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. Czyli widzimy jednoznacznie, że między nami a wami rozciąga się ogromna przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przedostać. Ewangelia Łukasza 16:26. Ta druga śmierć, śmierć ciała, pieczętuje nasz wieczny los. W Objawieniu 22:11 czytamy: kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość. Czy jesteśmy sprawiedliwi, wierząc w Pana Jezusa Chrystusa i Jego doskonałe, dokonane raz na zawsze dzieło? Paweł apostoł napisał: sprawiedliwość od Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Tak mówi list do Rzymian, 3 rozdział, 22 werset. Więc popularny pogląd na czyściec, ten rzymskokatolicki zabobon, stoi w niezgodzie ze Słowem Bożym. Bo Słowo Boże naucza, że problem naszych grzechów musi być rozwiązany jeszcze w tym życiu doczesnym, w tym ciele, przed śmiercią ciała, przed drugą śmiercią. Mówiąc do tych, którzy postanowili odrzucić Pana Jezusa i umrzeć w swoich grzechach, Pan Jezus Chrystus powiedział: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Tak mówi Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 21. Ufaj tylko Chrystusowi i powiedz za apostołem Pawłem coś takiego: obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Tak uczy apostoł Paweł, między innymi w Galacjan, 2 rozdział, werset 20. Paweł odnalazł właściwy sposób oczyszczenia przed śmiercią. I dlatego i my powinniśmy tak zrobić. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I to jest naturalne. Kto z nas nie pomyślał o takiej chwili, w której można by jeszcze raz spotkać się z drogimi, którzy od nas odeszli? Zwłaszcza teraz, w czasie tej sytuacji, gdy wielu ma w swoich rodzinach osoby, które zostały nagle zabrane przez koronawirusa. Ja mam dwie takie osoby w krótkim czasie z najbliższej rodziny plus szerszego kręgu znajomych. A i sam wcale nie wiem, czy mój koronawirus, którego mam już od 3 tygodni, czy nie zabierze mnie z tej ziemi, pozbawiając moje ciało życia. Oczywiście wiem, że ani jeden wróbel nie spadnie na ziemię bez woli Ojca. I tak samo moje życie jest w rękach Boga Ojca. Bóg Ojciec musi wydać dekret, zanim spadnie na ziemię choć jeden wróbel, a ja jestem więcej wart niż wiele wróbli, tak powiedział Pan Jezus Chrystus. Między innymi powiedział to Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Ten ktoś, kogo mamy się bać, to jest Bóg. I nawet o Bogu jest tutaj widać powiedziane, że Bóg nie zabija duszy, tylko ją co najwyżej niszczy w piekle wraz z ciałem. Czyż nie sprzedają za grosz 2 wróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego? Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że w rękach Bożych jest życie każdego z nas i ani jeden z nas nie skończy z życiem tu na ziemi, zanim dekret Boży tak nie postanowi. I kto z nas nie pomyślał o takiej chwili, w której można by jeszcze raz spotkać się z drogimi, którzy od nas odeszli? O ile mielibyśmy
im jeszcze do powiedzenia? Za co chcielibyśmy im jeszcze podziękować? Za co jeszcze przepraszać? Niestety jest to niemożliwe. I to, czego nie zrobiliśmy naszym drogim tu za życia ciała, tego po ich śmierci ciała już nie nadrobimy. Pomniki im stawiane mogą tylko jeszcze nam sprawić przyjemność, ale już nie im. Nie ma także normalnego człowieka na ziemi, który nie zastanawiał się jeszcze nad tym, co się z nim dzieje po jego śmierci. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to normalny człowiek powinien się nad tym zastanowić. A ważna to myśl. Zwierzę się nią nie zajmuje. To czyni tylko człowiek. Zastanawia się, co będzie z nim po śmierci. Zwierzę jest niejako ożywioną materią. Przy jego śmierci umiera jego ciało i jego dusza. Ale człowiek jest istotą duchową. Składa się z ducha, duszy i ciała. Ma on ducha, który odłącza się od ciała w czasie śmierci i żyje nadal życiem już tylko duchowym. A życie to nie jest dostępne badaniom naukowym. Nauka ludzka nie może nam tu nic pomóc, dlatego taka nauka jak psychologia, nauka o duszy, bo psycho to jest od duszy, logia to nauka, no to jest po prostu jedno wielkie ściemnianie. Człowiek nie może nauką objąć duszy, to jest kompletna pomyłka, żart, żeby wyciągnąć pieniądze podatników być może. I to życie duszebne i duchowe nie jest dostępne badaniom naukowym, życie po śmierci ciała. Nauka ludzka może nam tylko powiedzieć, dlaczego ciało przestało działać, że zamienia się w proch, ale nie może nam nic powiedzieć o mieszkańcu, bo Słowo Boże porównuje nasze ciało do namiotu. A nas jako mieszkańców tego namiotu? Więc nic nie może powiedzieć o mieszkańcu, który ten swój dom cielesny, ten namiot opuścił. Oczywiście próbuje to uczynić pewna nauka, parapsychologia, ale na tej polegać nie można. Jest to rzecz wiary i dlatego musi być wyjaśniona tylko i wyłącznie przy pomocy objawienia Bożego, przy pomocy Pisma Świętego, przy pomocy Słowa Bożego. I na nauce Słowa Bożego polegać możemy. Nie możemy się opierać na tym, co pochodzi od ludzi, a więc na uchwałach i postanowieniach soborów, synodów, teologów, nawet na katechizmach, bo w tych doborem wyjątków z Pisma Świętego mogli kierować ludzie, a nie Duch Święty, który jest autorem Pisma Świętego. Pismo Święte wyraźnie nam mówi, tak mówi Pan. Przeklęty człowiek, który ufa w człowieku. Błogosławiony mąż, który ufa w Panu. Jeremiasza 5 i 7. Biblia, Pismo Święte, Słowo Boże, ten jedyny i nieomylny fundament nauki Chrystusa dużo mówi o modlitwach w Starym i Nowym Testamencie. Czytamy tam o modleniu się za naród, jak czytamy w 1 Samuelowa 12:23 albo Nehemiasza 1:4. O życie i zdrowie, 2 Królewska 4:33, Dzieje Apostolskie 28:8, Jakuba 5:13 i 16. O wybaczenie, o wybawienie z rąk wroga, 2 Królewska 19:19. O pogodę nawet, Jakuba 5 rozdział 17-18 werset. Bóg kazał Izraelitom przez proroka Jeremiasza modlić się za miasto Babilon, w którym zamieszkać musieli na wygnaniu. Czytamy o tym w Jeremiasza 29:7. Mamy też modlić się za władzę państwa. Mówi o tym Psalm 72:15 i 1 Tymoteusza 2 rozdział od 1-3. Paweł prosił, by się za niego modlono. 1 Tesaloniczan 5:25, Hebrajczyków 13:18. I Paweł mówił, że on się modlił za drugich. Kolosan 1:9. Pan Jezus każe modlić się za prześladowców naszych. Tak czytamy w Mateusza 5 rozdział 44 werset. Wiele modlitw. Ale nigdzie w całym Piśmie Świętym
nie ma mowy o modlitwach za umarłych. Dlaczego? Bo człowiek tutaj na ziemi nie ma dostępu do tego, co jest wieczne, po śmierci ciała. Drogi do tego strzegą cheruby. Pierwsza Mojżeszowa mówi o tym 3:24. Człowiek musi załatwić swoją sprawę zbawienia tutaj na ziemi, bo czytamy wyraźnie, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. 2 Koryntian 6:2. I dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hebrajczyków 3:15. Człowiek zgrzeszył tu na ziemi i tu musi pojednać się z Bogiem. I tu dostępuje zbawienia. Czyli uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Rzymian 5:10-11. Nie czytamy nigdzie w Biblii o tym, żeby sprawę zbawienia można było załatwić albo uzupełnić po śmierci ciała. Także dana jest nam tylko jedna możliwość osiągnięcia zbawienia, a drugiej takiej, co miałaby miejsce po śmierci, nie ma. Nie ma. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Dużo uczy nas przykład dany w osiągnięciu zbawienia przez złoczyńcę na krzyżu. Było co najmniej dwóch złoczyńców na krzyżach obok Pana Jezusa. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy nie Ty jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz? Chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I ten łotr dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Łukasza 23:39-43. Dzisiaj będziesz ze mną w raju. Ze mną będziesz w raju. Widzimy stąd, że ten jeden łotr wyznał Jezusowi, że zasłużył na karę, jest więc grzesznikiem i jako taki zwraca się do Zbawcy i prosi go o przyjęcie do Królestwa Bożego. Czego Jezus mu nie odmawia, bo Pan Jezus powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. I Jezus nie odmawia także temu łotrowi. I zapewnia go, że jeszcze tego samego dnia będzie z nim w raju. Ot taka prosta jest sprawa zbawienia. Bardzo prosta. Czy ty już tą sprawę w swoim własnym zakresie załatwiłeś? Czy załatwiłeś już ją? Uwierzyłeś w Pana Jezusa, aby być zbawionym? Jeżeli nie, to uczyń to już teraz. Teraz, w tej chwili możesz to zrobić. Zawołaj do Pana Jezusa: Jezu, ratuj mnie, grzesznego. Wyznaj Mu wszystko szczerze, a On cię przyjmie. On w tej chwili stoi koło ciebie i czeka, abyś ty przyjął Go jako Zbawiciela. Jako twojego Zbawiciela, jako Zbawiciela swego. Wracając do tego głównego tematu, zauważmy, że Jezus nie mówi: najpierw wezmę cię do pewnego miejsca, które nazywamy czyśćcem, a tam omówimy sprawę przyjęcia ciebie. Kapłani mogą się za ciebie trochę pomodlić, jak dostaną trochę pieniędzy od twoich członków rodziny. Może będziesz tam musiał spędzić jeszcze pewien czas, to zależy od tego, jak się twoi znajomi, kumple, wrogowie, kumple od napadów będą za ciebie modlić, ile za tę sprawą zapłacą kapłanom, żeby się modlili za ciebie. Nie, takiej w ogóle nie było kwestii. Pokutujący złoczyńca słyszy. Pokutujący, czyli ten, który uznał się za grzesznika, bo pokuta znaczy uznać się. Uznać się za grzesznika, uznać się, że ja nie jestem święty, tylko Bóg jest święty. Jak ja nie jestem święty, to bez Bożego miłosierdzia, bez Bożej łaski idę na wieczne zginienie. Tylko na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa mogę być zbawiony. Uznać, że potrzebuję tej ofiary zbawienia. I pokutujący złoczyńca uznał, czyli pokutował,
czyli upamiętał się. I ten uznający się za grzesznika, złoczyńca, ten pokutujący złoczyńca słyszy tylko i wyłącznie od Pana Jezusa słowa Zbawiciela: zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. I tak się stało. Tego samego dnia ten złoczyńca był z nim w raju. Tak, Jezus może przyjąć grzesznika w ostatniej chwili życia, ale to musi być za życia ciała. Jacy szczęśliwi są ci, co przyjęli jako Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo o tych Pismo Święte mówi, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tak mówi Rzymian 8:1. Ale co się dzieje z tymi, co umierają w grzechach swoich? Bez pojednania się z Bogiem. Tych czeka los bogacza, o którym mówi sam Pan w Ewangelii Łukasza 16, rozdział 19-31. A był pewien człowiek, bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął się nasycić odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Takich, którzy umrą niepojednani z Bogiem, czeka los bogacza, o którym mówi sam Pan w Ewangelii Łukasza, to co czytałem przed chwilą. Ten bogacz cierpi w piekle, otchłani, krainie umarłych, w wiecznym płomieniu. Męki chce nawiązać kontakt z Łazarzem, który jest na łonie Abrahama. Ale to nie jest możliwe. Chce ostrzec swoich jeszcze żyjących na ziemi braci przed czekającym ich nieszczęściem, ale i to nie jest możliwe, bo nie ma żadnej łączności między tymi, co żyją, a tymi, co umarli. Według Pisma Świętego umarłych należy pozostawić w spokoju. Tak mówi m.in. 1 Samuelowa 28:15. Samuel zaś rzekł do Saula: Czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? Pismo Święte mówi: do tych, co żyją na ziemi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 Listu Jana 1:9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Tak mówi Efezjan 2:8-9. Zauważmy, że gdy Bogu wyznajemy nasze grzechy,
On je nam odpuści i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I nic nie zostaje do uzupełnienia po śmierci. Nie potrzeba pośmiertnego czyśćca. Zbawienie to dar Boży, na który nie potrzeba zbierać pieniędzy. Nie potrzeba wykupywać żałobnych mszy i tym podobne. Oczyścić od grzechu może nas tylko krew ofiarowana za nas na Golgocie. W 3 godzinach ciemności na Pana Jezusa Chrystusa zostały włożone wszystkie nasze grzechy. Kto próbuje oczyścić z grzechu przy pomocy czegoś innego niż krwi Pana Jezusa, przy pomocy modłów za pieniądze, ten znieważa dawcę tej świętej krwi, Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. To możemy przeczytać o tym w 1 liście Jana 1:7 i Dzieje Apostolskie 4:12. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od każdego grzechu. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Niestety, rzymski zabobon uczy, że częściowego odpuszczenia grzechów ludziom na ziemi i w czyśćcu może udzielić biskup albo inna do tego uprawniona osoba, ale całkowitego odpuszczenia udzielić mu może tylko papież. Gdy Pismo Święte, Biblia, mówi, że mamy drugim odpuszczać grzechy, to chodzi tam o przewinienia przeciwko nam, na przykład krzywdy nam wyrządzone i wybaczanie, na przykład 2 Koryntian 2:10 czy Efezjan 4:32. Lecz oczyszczenie z grzechów popełnionych w ogóle, czy też oczyszczenie z grzesznej natury, Rzymian 3:23, pomsta, te należą do Boga. Możemy o tym przeczytać w Mateusza 18:21, Rzymian 12:19, Hebrajczyków 10:30, 5 Mojżeszowa 32:35. Nikt z ludzi nie może odpuszczać grzechów poczynionych nam przez innych. To czyni Bóg. Bóg i tylko Bóg na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Modły za umarłych praktykowane są do dziś dnia. Uprawiano je już w pogańskim Egipcie za dusze faraonów, wśród dawnych Etrusków i niektórych starożytnych Greków i innych pogan. W II wieku przed Chrystusem zwyczaj ten zaczął się pojawiać w grupach zeświadczałych Żydów, takich, którzy porzucili nauczanie Pisma Świętego. Zmiankę o tym spotykamy w okultystycznej II Księdze Machabejskiej, 12 rozdział 38-35, ale to nie należy poważnie traktować tej księgi, poza tym, że jest to faktycznie tekst, który opisuje te obrzydliwe zachowania Żydów. Czytamy tam, że Judasz Machabeusz po bitwie, po powstaniu, w którym sam był wodzem, zarządził składkę między ludźmi, która dała około 2000 srebrnych drachm, które posłał do Jerozolimy za modły za dusze poległych żołnierzy. Nie twierdził, że robił to z rozkazu Boga, ale uważał to za myśl dobrą. Jako zdrowomyślni chrześcijanie powiedzieć musimy, że ten uczynek Judy Machabeusza nie może dać podstawy ani do modłów za umarłych, ani do doktryny o czyśćcu. Po pierwsze, pochodzi to z okultystycznej księgi, którą podstępnie diabeł włączył do niektórych wyznań Biblii, tak żeby dokonać fałszerstwa Słowa Bożego. Stało się to na podstawie różnego rodzaju bezbożnych synodów, takich jak w Trydencie. Ale to nie należało nigdy do Pisma Świętego, ten tekst. I nie możemy tolerować tego typu źródeł. Chrześcijanie biorą nakazy od Boga, a nie od ludzi. Od ludzi, co sami nie znają dobrze Słowa Bożego i działają według swego widzimisię. Pamiętać też musimy o tym, że księgi Machabeuszów nie były uznane za część Pisma Świętego, za kanoniczne, zainspirowane ani przez Żydów, ani przez pierwszych chrześcijan.
Dlatego też nadaremnie szukać będziemy powtórzenia czy potwierdzenia omawianego uczynku w całym Piśmie Świętym. Około 310 roku chrześcijaństwo było już dość zeświadczone i obfitowało w zwyczaje przejęte od pogan. W tym czasie zaczęto wprowadzać znak krzyża i modły za umarłych. W okolicach 593 roku Grzegorz Wielki wprowadził doktrynę o czyśćcu po śmierci, która w roku 1439 mniej więcej na soborze we Florencji ogłoszona została jako dogmat rzymskiego zabobonu. Z praktykowanego zwyczaju wyspowiadania się chorego przed śmiercią, odpuszczania mu grzechów i namaszczania go olejkami, powinno się sądzić, że przygotowywany został do pójścia na drugi świat. Dlaczego zamawianie modłów za jego duszę? Z doświadczenia wiemy, że najwięcej tych modłów odbywa się za zamożnych. Czyż z tego nie wynika, że zbawienie uzależnia się wtedy od pieniędzy i odsuwa się od niego biedaków? Jak ci ludzie wprowadzający takie praktyki czytają i rozumieją słowa Pisma Świętego, które mówi, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I to mówi 1 Piotra 1, 18-19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I potem paście trzodę Bożą nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. To też 1 Piotra 5,2. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Mateusza 10, rozdział 8, werset. Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można zdobyć dar Boży. Dzieje apostolskie, 8, rozdział 20, werset. Modlenie się za umarłych i branie za to pieniędzy nie jest zgodne z nauką Słowa Bożego, a czyściec po śmierci jest wymysłem ludzkim. Więc zachęcam, słuchajmy i trzymajmy się nauki Boga, a nie ludzi. Więc jest tylko jedna, jedyna szansa na pojednanie z Bogiem na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, której dokonał On na krzyżu Golgoty, gdy w 3 godzinach ciemności zostały na Niego włożone wszystkie grzechy wszystkich ludzi. I teraz albo przyjmiesz to, że Jezus umarł za twoje grzechy, albo uznasz Boga za kłamcę i wieczność będziesz spędzał w jeziorze ognia i siarki na wieki wieków, gdzie będzie dręczony diabeł i jego aniołowie i również ty. Lepiej wtedy byłoby ci, gdybyś się nigdy nie urodził. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Więc zachęcam do czytania Pisma Świętego. Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów, telefon 739-089-088. Możesz do mnie napisać SMS-a lub tradycyjnie, aby otrzymać Nowy Testament bezpłatnie, e-maila czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem.